Dobra, no to witamy w naszym poradniku, w którym pokażemy, jak prawidłowo złożyć zawieszenie z Yamaha DT125R Z88-2000 coś. No i tak wstępnie, no tą wagę mam już rozebraną, bo rozebrać to każdy potrafi, ale złożyć już niekoniecznie. I taka mała rada, jak rozbierać lagi, to tą śrubkę, jeśli nie macie klucza odorowego, polecam najpierw poluzować troszkę, żeby łatwiej było po prostu ją odkręcić później. No a potem odkręcamy lagi. A żeby taką lagę rozebrać, no to najpierw musimy sobie odkręcić tą śrubkę na dole, która jest tutaj taka imbusowa. I no to jest czasem ciężko odkręcić, więc bez takiego klucza udarowego to może być trudne naprawdę. No i bez takiego dopalacza. No właśnie. I żeby ją odkręcić bez takiego klucza, no to polecam zamontować ją ewentualnie filmadło, tak? Wziąć imbusa i spróbować uderzyć młotkiem, żeby moment duży zrobić obrotowy. Pełna pizda. No, ale najlepiej takim kluczem, bez tego klucza jest takie lepiej ciężko zrobić. I co dalej? No i potem jak tą śrubkę odkręcimy, to wyjmujemy takie zabezpieczenie, które jest w tym rowku tutaj. O. No i potem jeszcze musimy odkręcić do końca ten kapselek górny, czyli tą nakrętkę. No i laga nam się rozchodzi w taki sposób, łapiemy sobie za tą rurę. Tak. I lagę tak rozrywamy. I lagę mamy rozebraną. No i dobra, i potem musimy ją złożyć. Musimy się zaopatrzyć też w nowy olej. 10W jest zalecany do Yamahy. Miękkie zawieszenie. Jest miękkie już na tym oleju, więc ja bym 5W nie wlewał lepiej. Ewentualnie spróbować z 15, żeby było twardsze, ale słyszałem, że wtedy mogą lagi trochę gorzej odbijać, więc może lepiej nie kombinować. No i nowy uszczelniacz lagi nam potrzebny też będzie. W tym wypadku Athena. Athena, a jest to rozmiar 41x53x8 łamane na 9,5. No, po wymiarach idzie dobrać sobie tani. No i ważne, żeby nie uszkodzić uszczelniacza pyłowego. To jest uszczelniacz pyłowy, który jest nad uszczelniaczem olejowym. Tu się złoży to wolno, to tak, trzeba je po prostu tak rozerwać. No i ten uszczelniacz pyłowy czyścimy dokładnie, go się przeważnie nie wymienia, bo jest przeważnie dobry. No i dobra, i teraz musimy zacząć składać tą lagę. Tak. Odwrotnie to było do niektórych poradników. Tak, tak, tak. Tak, bo są poradniki do składania tych lag, ale jeden jest nieprawidłowo nagrany. Sami próbowaliśmy tak składać z niego i nie dało się. Raczej tamten poradnik nie zadziałał. No nie zużycie za pomocą tego jednego poradnika, a drugi jest jakoś tak ciemno nagrany, bez sensu, tak też nie polecam. No i dobra, to zbierzemy sobie motulka. Olej. Bierzemy tą rurę ślizgową. I potrzebujemy założyć najpierw tą panewkę tutaj. Czyli panewki też się powinno wymieniać, one kosztują około 20 parę złotych za sztukę, więc to nie jest duży koszt. Bierzemy troszkę oleju. Pamiętajmy, żeby nie składać się na sucho. Smarujemy. Panewkę tak samo. No i panewkę mamy założoną. Pierwsza część za nami. No to teraz bierzemy sobie. Teraz będzie taki kluczowy moment, tak powiem. Bierzemy sobie tą rurę. Goleń w zasadzie, coś się nazywa prawidłowo. Będzie nam potrzebny również ta część. Jak się nazywa? Nie wiem, jak to się nazywa, może jakiś tłumik. Tak to nazwijmy, bo to jest takie tłoczysko, to jest chyba tłumik. Dobra, i bierzemy teraz, sprawdzamy, czy nie jest jakiś popękany i tak dalej. Jak jest ok, no to jest ok. Z olejku wezmę tego trochę do smarowania, bo motula się ciężko smaruje. O, pyk, wszystko. No i umieszczamy to w tym, ale najpierw sprężyna jeszcze. Wszystko jasne? Wszystko jasne. No i teraz musimy trafić tą, żeby to wyszło na wylot. Pierwszym razem poszło. W ogóle zapomniałem dodać, że jak takie lagi składamy, to wszystkie elementy trzeba bardzo dokładnie wyczyścić, bo
Taki piach, pył to może być zabójczy dla lak. A zbierzemy ten element. Troszkę smaru. O. Smarujemy tutaj w środku. Nakładamy go na tą część. Dzięki smarowi on się będzie trzymał, nie będzie nas padał. No i teraz bierzemy sobie tą lagę. Nakładamy. O, możemy sobie tak ją skrócić, tą lagę złożyć. No i teraz bierzemy tą śrubkę Ingusa. No i tutaj jest jeszcze podkładka miedziana, która też musi być. Bo no, nam ciekły jak i z dołu, także ona jest, mi się przylepiła, ale ta podkładka musi być. Teraz tą śrubą wkręcamy się w ten gwint, który jest na dole. Tak lekko, ostrożnie. Przyłapujemy. No, jest całkiem ok, złapane. Stawiamy za sobą. Możesz dojebać do ryby. Co? Dojebać. Nie, na razie trzeba dokręcać, bo dokręcimy później tą sprężyną, nie? I teraz bierzemy tak. Tą panewkę. Smarujemy sobie oczywiście wszystko. Sam lagę najlepiej. Olejem. Panewkę tak samo. Bierzemy tę panewkę. O. No i ta panewka. Gdzie ona się pokręci? No i ta panewka musi wejść tam na dół. W to takie miejsce na nią. Nie może tak wystawać, musi się całkowicie schować. Więc spuszczamy sobie lagę najlepiej na dół, żeby porysować przypadkiem. I powolutku ją tam osadzamy, wbijamy troszkę młoteczkiem, troszkę śrubokręcikiem. Uwaga, żeby nie pękła. Ani żeby nie porysować rury śrubowej. Leciuteńko sobie tą panewkę wbijam na miejsce. Z każdej strony po kawałku. Lepiej wbijać się to czymś miększym niż panewka, żeby jej nie uszkodzić. No i jak widać, panewka weszła sobie do końca. Tak powinno być. Teraz zabieramy tą podkładkę dużą. Mamy. Następnie bierzemy sobie uszczelniacz olejowy. Uszczelniacz przed montażem oczywiście należy posmarować troszkę olejkiem. O, wargi. No i nasadzamy ten uszczelniacz. Jeszcze ostrożnie, żeby warg nie uszkodzić. Może być trochę kłopot, ale powoli. O! On wchodzi gdzieś lekko. Wychamy go czymś też ostrożnie, żeby nie pouszkadzać. Dobra, weszło. Tak jak powinno być. Następny jest uszczelniacz pyłowy. No, również można przesmarować troszkę wargi. I nakładam. No i on musi tak wyjść, żeby był widoczny ten rowek na zabezpieczenie. I teraz zabezpieczenie. Musi być taki charakterystyczny klik. O, dokładnie o to chodziło. I z drugiej strony. No. Zabezpieczenie mamy, sprawdzamy, czy ono siedzi, żeby nie wypadło.
Dobra, co mamy zrobione? Teraz tak. Sprężyna. Podkładka. I na sam koniec takie o klejka. I normalnie większość bym nalewa teraz oleju, ale jeszcze nie nalewamy, zakręcamy. Troszkę trzeba siły użyć, o. Zakręcamy. Ja się posłużę kluczem. Jaki rozmiar? 22. Teraz mocno dokręcamy tą śrubkę na dole. Teraz mamy to wszystko świśnięte sprężyną, więc to się będzie trzymać. To mamy dokręcone, teraz odkręcamy z powrotem. No i teraz pozostało nam tylko nalać oleju. Oleju wchodzi około pół litra. Tak jak mówiłem, olej 10W. I zakręcamy korek. Gotowe. I laga jest gotowa. No. Ja to tylko zaprezentuję jeszcze nalewanie, nie wiem czy mi się uda samemu. No nie, nie uda mi się, bo to się rozjeżdża. Chyba, że kameramen potrzyma mi to w jednym ręku. O, trzymaj. Ten o-ring przed założeniem też warto przesmarować troszkę. No i teraz dopieprzamy już na maksa. No, całą lagę warto wyczyścić oczywiście z tego oleju i zawieszenie jest gotowe. Jeszcze teraz trzeba ją sprawdzić, czy nie przecieka. Ja ją tylko wytrę. Całą lagę wycieramy. A tu się posłużę brake cleanerem. No to mamy. No i teraz sprawdzamy kilka razy. Czy nie pojawia się tu olej? No, on jest suchutko, więc regeneracja się powiodła. No, może być też tak, że nawet po wymianie uszczelniaczy wam będzie się pojawiał olej. Możliwe, że troszkę go zostało tutaj przy składaniu do tego, ale jak wytrzecie i dalej będzie się pojawiał, no to prawdopodobnie macie wytartą już lagę. Rurę ślizgową, no i wtedy to tylko wymiana rury ślizgowej albo położenie nowego chromu technicznego. Ale to jest duży koszt, bo to jest około 600 zł, tak myślę. No, ale nasze lagi są ok, więc będziemy wszyscy wychować ze składania reszty motorka. No i lagi oczywiście robimy kompletem, zawsze dwie najlepiej. No i dziękujemy za oglądanie, zapraszamy naszego Instagrama. Zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę i komentarza.